czteroliterowe słowa. Oro. Zero. Paweł Borowski. Akcja pana filmu Zero toczy się podczas 24 godzin, czyli doby. No i uważam, że sztuką jest, żeby pokazać taki splot wydarzeń, wypadków, bohaterów. Czy też tak pan sądzi, że się panu udało? Ja nie, myślę, że to widzowie powinni ocenić, czy mi się udało. Na pewno jedno z moich obaw było to, czy rzeczywiście te wszystkie postaci nie zleją się gdzieś tam, czy nie zaczną się mylić ludziom. No ale z tego co wiem po pokazach tutaj w Polsce i po pokazach za granicą, że udało się zrobić tak, że jest w porządku. Jest dobra obsada w filmie. Jak wyglądała praca na planie? No, praca wyglądała w ten sposób, że tak naprawdę aktorzy musieli mi w dużym stopniu zaufać, dlatego że oczywiście oni znali scenariusz w całości, natomiast no to, jak ten film będzie ostatecznie wyglądał, wiedziałem tylko ja. I, no i stąd rzeczywiście to było bardzo ważne, żeby taki rodzaj wzajemnego zaufania się pojawił. Wiem, że wrócił pan właśnie z Korei, bo tam był pokazywany pana film. Jak został przyjęty? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, rzeczywiście były owacje, autografy, zdjęcia. No i też tam w tej gazecie festiwalowej, tam, że tak powiem, było coś na temat mojego filmu, ale nie byłem w stanie tego rozczytać, ponieważ było po koreańsku. A jakie znaczenie ma dla pana pokazanie tego filmu przed polską publicznością właśnie na warszawskim festiwalu? No, olbrzymie, dlatego że tak naprawdę jest to po pierwsze wyrobiona publiczność, czyli publiczność, która ma wysokie oczekiwania w stosunku do tego, co ogląda, więc jest pewna trema oczywiście. Ale też z drugiej strony strasznie się cieszę, bo to jest absolutny zaszczyt zamykać warszawski festiwal filmowy. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.